What happened to Guns N' Roses? About Southern rock music. Yeah.
żelaza. Tu Wiesław ciśnie bajerę. I do dzisiaj jestem w takim samochodzie zakochany i szlafkę jeździł jak mały byłeś. Ten jak myśmy byli mały, szlafkę też miał taunusa, bo no właśnie jemu. Wylocha. Co? Właśnie jemu, dla Bogdana tego taunusa. To był ten taunus. Tak. On jeszcze stoi. Ładny samochód. Promowany zeżak. A ten tylko kręci, później oby się sprzedawał. A potem to są drogie rzeczy. Tak. Później wiesz, będziemy znowu u niego na oblewaniu mieszkania następnym. Będziemy oglądali. Będziemy zdjęcia oglądać. No to by nam tygodnie zabrakło. A co będzie inne? Za mały gnój żeśmy zrobili, bo nie zapowiada się. Nie zapowiada się, ale z biegiem czasu. Za mały gnój żeśmy zrobili, chcę takich nędzaków sprosić, tak? Jak Giguś zaczął żlaczkę czupem, to już było na grubo. Kurde mole, tam chcę jeszcze polał. Wyszyłem ci coś i... A ci szmełą sprzedał. Zagłaskała już konika. Widziłeś? Ja coś też? Nie, ja tylko patrzę. Co Jaśka, pojechałaś? Nie widziałem, żebyś przez te ławki ale skakała. Ale malutki, tak. Jest taki maleńko. Ten osiołek widać, ta ja rowerka. Tydzień czasu ma. Jesteśmy nad jeziorem Sławskim w Lubiatowie. U Romka. Na Pomoście. Tu jest Jaśka. Tu jest Maciek z Gobina, Rybczyński. A to jego kumpel. No, cipe gość. A ja? Tam już jedni chłopcy pojechali. Borosów stygnie. A tu są miastem. O, masz. O tobie mowa właśnie. Słyszałem, że ksiądz ściągał buty. Jak ksiądz? A co? U niego ściągał też buty. Ja coś, ale halucyn nie bolał i się ściągła mi białą. Ale to z pierwszej wizyty. I mój mąż tańczył na stole, a pani Targoszowa koszulę rwała mojemu mężowi. No ale to dlatego, że on sam zaczął rwać, ja mu tylko pomagała. No, cenowa wizyta. Ale on się zawsze, ja zawsze z krzesłem tańczył. A z krzesłem tańczył później. Powiem ci szczerze, już więcej twój syn nas nie zaprosił. A jaki ty masz amerykański? A to z drugiej wizyty. Ale masz wszystko amerykańskie teraz. Tak, że bardzo nie jedzie, bo niedobre mięso było. Sałatka była niedobra, prawda? To mięso było zajebiste. Niedobre. No, niedobre było. No, i mówi, nie jedzie, będę miał na jutro. Co byśmy wzięli? To ja przez tydzień nie jadłem. Codziennie kęsek. Wydajne było, naprawdę. Coś też było dobre, też zachwalałeś. Też zachwalałeś, ale ja nie chcę. Nic nie było dobre, bo drugi raz nie zaprosił. By zaprosił, to byśmy spróbowali. Ile możecie zaprosić? To by znaczyło, że mu się podobało, nie? No. A ja ty nie, to nie. Dlatego by nam nie będzie oblewał nowe mieszkanie. Firmy! Brocha! Co?